biura NKWD znajdowały się w innym skrzydle tego samego budynku. Można. Wejść. Siadajcie. Komisarzu, już jest. Tata. Dłopianowski, ten rotmistrz. Zobacz, komisarz będzie przesłuchiwał. Nie, nie. Zapytajcie. Jak się pan czuje? Ma pan jakieś życzenia? To światło strasznie razi. Światło wam przeszkadza? Skierujcie światło inaczej. Dziękuję. No jak pan się czuje? Jak można czuć się w więzieniu? Nie powinniście tak mówić. Jesteście naszym gościem. Ale od kiedy to gości przyjmuje się w więzieniu? Musicie nas rozumieć. Walczyliście z Niemcami, z którymi nas łączą stosunki przyjaźni. Jakby to wyglądało, jakbyśmy pozwolili wam spacerować ulicami Moskwy w mundurze polskiego oficera. Dlatego jest tak, jak mówię. Jestem tu więźniem, a nie go. Niczego nie rozumiecie. Czekajcie. Pan walczył z Armią Czerwoną w 1939, prawda? Jestem polskim oficerem. Armia Czerwona nas zaatakowała. Nie musicie mi tego tłumaczyć. Jak to się stało, że 22 września 1939 roku w bitwie pod Kodziowicami nad Czarną Hańczą, dowodzony przez pana oddział, nie mając odpowiedniego uzbrojenia, rozwalił 22 nasze czołgi? Wasz korpus pancerny był bardzo źle dowodzony. A co by pan zrobił z takimi dowódcami? Pozbył się ich. No tak. Jak widzę, w sprawach wojskowych rozumiemy się całkowicie. Ja też bym ich rozstrzelał. Pan natomiast jest znakomitym dowódcą. Dlatego zaprosiliśmy was. Teraz ja mówię. Niech pan mi powie, jak pan widzi, rozmawiamy dzisiaj jak starzy znajomi. Czy chciałby pan jeszcze walczyć przeciwko Niemcom? Każdy uczciwy Polak chce dzisiaj walczyć z Niemcami. Czy wobec tego zgodziłby się pan
organizować Wojsko Polskie na terenie ZSRR? Nie rozumiem. Przecież ZSRR nie jest w stanie wojny z Niemcami. Łączy was z nimi przymierze. Nic nie trwa wiecznie. Czy na jakich warunkach zgodziłby się pan podjąć takiej misji? Chcecie napaść na Niemcy? Niech pan odpowie na pytanie. Jestem oficerem i bez wahania podejmę takie działania na rozkaz naczelnego wodza Wojska Polskiego lub z upoważnienia polskiego rządu w Londynie. A gdyby to okazało się niemożliwe? Chyba nie wyobrażacie sobie, żeby polski oficer mógł, nie wiem, bez upoważnienia swojego rządu i na zlecenie wrogiego państwa, które zdradziecko zaatakowało jego ojczyznę... Nie mieliśmy innego wyjścia. Nie mogliśmy pozwolić Niemcom na zajęcie całej Polski. Ale to już przeszłość. No nie zupełnie, bo nadal wywozicie naszą ludność do Kazachstanu i na Syberię. Ja rozumiałbym jeszcze, gdyby żołnierze, ale kobiety, dzieci... Panie rotmistrzu, nie zaprosiliśmy pana na tę rozmowę, żeby sobie robić wyrzuty, jak dwie stare przekupki. Jeżeli chcecie wykorzystać Wojsko Polskie do przyszłej wojny z Niemcami, to powinniście się porozumieć z naszym rządem w Londynie. Żaden polski oficer nie zgodzi się... Są tacy, którzy już się zgodzili. Nie, nie wierzy pan. Kto taki? Tego na razie nie mogę panu powiedzieć. Ale jak pan wie, ci, co się od razu godzą, to najczęściej miernoty. A my potrzebujemy fachowych oficerów, takich jak pan. Powtarzam, Polska ma legalny rząd na emigracji w Londynie. Uznany przez koalicję antyniemiecką. Pan naprawdę wierzy Anglikom? Ale to nie ma nic do rzeczy. Wy, Polacy... Zawsze naiwni. A Anglia znowu was sprzeda. Jak tylko to będzie dla niej wygodne. Powinniście oprzeć się o Związek Radziecki. My chcemy z wami rozmawiać. Dzisiaj chcemy. A potem może być za późno. Rząd Sikorskiego jest rządem samozwańczym. I nie ma mandatu polskiego ludu. Przestańcie się wygłupiać, Jegorow. Niech się pan zastanowi nad tym, co powiedziałem. I co, panie rotmistrzu? Namawiali mnie do organizowania polskich oddziałów na terenie ZSRR, bez zgody naszego rządu. Odmówiłem. Ma się rozumieć. Ja też. Kto z wami rozmawiał? Pułkownik NKWD i jakiś cywil. Ten cywil to najwyższy szczebel NKWD. Ludowy komisarz spraw wewnętrznych Ławrenty Beria. Niemożliwe. Możliwe. Dlatego trzeba z nimi rozmawiać. Jeśli rozmawiają z nami, to znaczy, że jesteśmy im do czegoś potrzebni. Ja uważam, że chcą nas tylko kupić, a potem skompromitować. Nie sądzę. Sam Beria nie fatygowałby się w takiej sprawie. Oni mają jakiś plan. Jaki? Wygląda na to, że chcą zerwać sojusz z Niemcami. Pan w to wierzy, generale? Wydaje mi się, że nawet się śpieszą. A poza tym, w co mamy wierzyć? Wojna Rosji z Niemcami to nasza jedyna nadzieja. Polski oficer nie może podjąć żadnych działań bez rozkazu swojego rządu. Do tego pana nie namawiam. Ale moim zdaniem wojna z Niemcami wymusi na Rosji porozumienie z naszym rządem. Panie generale, a co z zesłanymi do łagrów? A nasi oficerowie w Ostaszkowie i Starobielsku, o których wszelki słuch zaginął? Co mamy o nich zapomnieć? Nic takiego nie powiedziałem. Wczoraj pytałem ich o to znowu. Gdzie reszta naszych oficerów? I co? Bez jasnej odpowiedzi. Nalegałem. Beria się wściekł. Dlatego myślę, że w ciągu paru dni wywiozą mnie. Pana raczej zostawią. Potrzebni im są wiarygodni oficerowie. Ale ja nie mogę zgodzić się na ich propozycje. Nie każę się panu godzić.
Jednak niech pan kontynuuje rozmowy. Panie generale. To rozkaz. Musimy dowiedzieć się, co zamierzają. Stworzyć wrażenie, że jeżeli zerwą sojusz z Niemcami, polskie wojsko ruszy do walki. Warunek: porozumienie z rządem w Londynie. Może w ten sposób ich do tego zmusimy. Przewidywania generała sprawdziły się. Kilka dni po naszej rozmowie został w